Jeśli do tej pory pliki pomiędzy komputerami w domu przesyłaliście za pomocą takich serwisów jak WeTransfer albo WhatsApp lub zwyczajnie przenosiliście na pendrive'ach, to bardzo dobrze, że tu trafiliście. Ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smart for Ideas i w tym poradniku pokażę Wam, jak łatwo udostępniać i przesyłać pliki w sieci domowej. Zaczynamy! Zanim zabierzemy się za udostępnianie folderów w naszej sieci domowej, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, sprawdzimy, jak nasze komputery traktują tę sieć. Czy jako bezpieczną, prywatną, czy może automatycznie ustawiło się coś innego. Po drugie, przejdziemy przez ustawienia udostępniania plików, żebyście na przyszłość wiedzieli, na jakich zasadach można te pliki i foldery udostępniać. Pamiętajcie, że to wszystko będzie działało zarówno dla komputerów połączonych z routerem po tak zwanym kablu, jak i przez sieć Wi-Fi. To co? Do roboty! Aby sprawdzić, jak nasz system traktuje sieć, z którą jest połączony, klikamy prawym przyciskiem od myszki na przycisk menu Start i wybieramy Ustawienia. Do ustawień możemy również szybko wejść skrótem Windows i I. Teraz przechodzimy do kategorii sieć i internet. W okienku, które się pojawiło, widzimy, czy mamy w danym momencie połączenie z internetem. Możemy też zobaczyć, jak jesteśmy z siecią połączeni, czy po tak zwanym kablu, czy przez Wi-Fi. Oraz jak nasz komputer traktuje tę sieć, czy jako publiczną, czy jako prywatną. Pamiętajcie, że jeśli jesteście połączeni z routerem przez Wi-Fi, to będziecie tu mieli inne ikonki, ale ustawienia pozostaną podobne. Żeby sprawdzić i zmienić właściwości sieci, do której aktualnie jesteśmy podłączeni, wystarczy, że klikniemy na przycisk właściwości, brawo. Zostaniemy przeniesieni do następnego okienka. Możemy tu ustawić, czy chcemy, aby sieć, do której jesteśmy aktualnie podłączeni, była traktowana jako prywatna, bezpieczna, w której można udostępniać pliki i drukarki, czy jako publiczna, gdzie nie możemy się za bardzo eksponować. My, zakładając, że jesteśmy w bezpiecznej sieci domowej, zaznaczamy profil sieciowy prywatny. W tym okienku nic nas więcej nie interesuje, ale nie zamykamy go, tylko klikamy na strzałkę w lewym górnym rogu, żeby wrócić do ustawień sieci. Następnie w menu po lewej stronie wracamy do strony stan. Teraz musimy przejść do ustawień udostępniania, aby upewnić się, że mamy pozaznaczone odpowiednie opcje. Na stronie Stan mamy sekcję Zaawansowane ustawienia sieci. Klikamy na przycisk Centrum sieci udostępniania. W okienku, które się pojawi po lewej stronie, przechodzimy do Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. W następnym okienku rozwińmy sobie najpierw profil prywatny. Upewnijcie się, że w sekcji Odnajdywanie sieci macie zaznaczone Włącz odnajdywanie sieci oraz zaraz poniżej Włącz konfigurację automatyczną urządzeń połączonych z siecią. Poniżej w udostępnianie plików i drukarek powinniście mieć zaznaczone włącz udostępnianie plików i drukarek. Teraz sprawdzimy, co mamy ustawione w profilu gość lub publiczny. Myślę, że mało kto, korzystając z sieci Wi-Fi w restauracji albo na lotnisku, chce, żeby jego komputer mogli zobaczyć inni użytkownicy, więc proponuję Wam mieć tu wyłączone zarówno odnajdywanie sieci, jak i udostępnianie plików i drukarek. Teraz rozwiniemy sobie opcje dla wszystkich sieci. Pierwsze ustawienie, udostępnianie folderu publicznego, proponuję Wam wyłączyć. Z doświadczenia wiem, że folder publiczny w naszych systemach przydaje się w bardzo specyficznych przypadkach. Na przykład, kiedy osoby korzystające z komputera w domu mają swoje oddzielne konto. Nie będziemy sobie tym zawracać głowy. Sami pokażemy systemowi, który folder chcemy udostępnić. Następna opcja, przesyłanie strumieniowe multimediów, nie jest bezpośrednio związana z tym poradnikiem. Jeśli macie na przykład telewizor albo rzutnik połączony z Waszą siecią domową, to odpowiednio tu wszystko ustawiając, będziecie mogli łatwo wyświetlać na nich klipy wideo z komputera, bez łączenia się przez kabel HDMI. Jeśli interesuje Was ten temat, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie przygotuję dla Was oddzielny poradnik. Następny segment, połączenia udostępniania plików, zostawiamy tak jak jest, czyli użyj szyfrowania 128-bitowego. Jest to standardowe i zalecane ustawienie. Niższe poziomy szyfrowania czasami ustawia się dla starszych urządzeń. Kolejna opcja jest bardzo ważna. Jeśli chcecie, aby przed dostaniem się z innego komputera do plików na tym komputerze trzeba było wpisać hasło, to tutaj jest miejsce, aby to ustawić. Jeśli ustawicie to na włączone, to za każdym razem podczas próby wejścia do udostępnionego folderu trzeba będzie podać nazwę użytkownika i hasło, których używacie do logowania się na ten komputer. Jeśli ufacie wszystkim użytkownikom połączonym z Waszym routerem, to śmiało możecie zaznaczyć wyłącz udostępnianie chronione hasłem. Po tym wszystkim na dole klikamy Zapisz zmiany. Jak widzicie, żeby te zmiany wprowadzić, musicie mieć na danym komputerze uprawnienia administratora. Możemy pozamykać pozostałe okienka. Pamiętajcie, że to, co zrobiliśmy teraz, musimy powtórzyć
powtórzyć na wszystkich komputerach, między którymi chcemy wymieniać pliki. Po zrobieniu tego wszystkiego, kiedy otworzycie eksploratora plików, to po lewej stronie w nawigacji, po kliknięciu albo rozwinięciu sekcji sieć, powinniście zobaczyć wszystkie urządzenia w waszej sieci domowej, dla których wcześniej włączyliście odnajdowanie sieci i udostępnianie plików i drukarek. Mój komputer nazywa się Paweł Komputer, ale w sieci połączone są aktualnie dwa urządzenia. Kiedy otworzę któreś z nich, to jeszcze niczego nie zobaczę, bo nie udostępniłem na nim żadnego folderu. Jeśli ustawiliście udostępnianie chronione hasłem, to w tym momencie powinniście również zostać poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. Pamiętajcie, żeby wpisywać takie dane logowania, jakich używacie na komputerze, na który próbujecie wejść. Jeśli ten poradnik okaże się dla Was wartościowy, to pamiętajcie, że Wasza mała łapka w górę dla tego filmu, albo może nawet Wasza subskrypcja, bardzo mi się przydadzą i pomogą w rozwijaniu kanału. Wracamy do komputera. Mamy wszystko ustawione, więc możemy teraz przejść do udostępnienia konkretnego folderu. Otwieram jeszcze raz eksploratora plików i w nawigacji po lewej stronie znajduję ten komputer. Wyświetli mi się lista dysków lub dokładnie mówiąc lista partycji. Jak już mówiłem, chcę udostępnić jeden z folderów na dysku E. Przechodzę na dysk E i znajduję ten folder. Klikam na niego prawym przyciskiem od myszki i wybieram udziel dostępu do, a następnie określone osoby. Pojawi się okienko, w którym możemy właśnie nadać dostęp wszystkim albo określonym osobom do konkretnie tego folderu. Widzicie już, że automatycznie jest tu wpisane moje główne konto, ponieważ jestem głównym użytkownikiem i administratorem tego komputera. Jak rozwiniemy sobie listę dodawania dostępu, to zobaczymy, że możemy nadać dostęp któremuś z użytkowników komputera, na tym komputerze jest tylko jedno konto, wszystkim, albo szybko stworzyć nowe konto w naszym systemie operacyjnym i od razu nadać mu dostęp. Jeśli ufacie wszystkim użytkownikom waszej sieci domowej i nie chcecie dodawać nowych użytkowników, to śmiało możecie wybrać wszyscy. Ja tak teraz zrobię, po czym wcisnę przycisk dodaj. Pozycja wszyscy wskoczyła na listę osób mających dostęp do naszego udostępnianego folderu. Teraz musimy jeszcze ustawić, czy chcemy, aby ci wszyscy mogli tylko odczytywać pliki z folderu, czyli kopiować, oglądać, pobierać, czy je edytować, czyli usuwać, przenosić, zmieniać zawartość i nazwy itd. Możemy to zrobić zmieniając wartość w kolumnie poziom uprawnień. Kiedy klikniemy na małą strzałkę na wysokości dodanej pozycji wszyscy, to zobaczymy, że mamy do wyboru odczyt albo odczyt i zapis. Jak się pewnie domyślacie, odczyt daje prawa tylko do przeglądania i pobierania, a odczyt zapis dodatkowo do edycji. Jeśli chcemy móc wysyłać pliki z innych komputerów w sieci na ten komputer, to powinniśmy wybrać tę drugą opcję. Po ustawieniu wszystkiego klikamy udostępnij. Po chwili komputer pokaże nam okienko z komunikatem, który folder został udostępniony. Klikamy gotowe. Jestem teraz na drugim komputerze, z którego chcę zajrzeć do udostępnionego przed chwilą folderu na pierwszym komputerze. Pamiętajcie, że najlepiej będzie, jeśli ustawienia sieciowe na tym komputerze ustawicie tak samo, jak pokazywałem w pierwszej części poradnika. Otwieramy eksploratora plików i po lewej stronie wśród skrótów odnajdujemy i klikamy na sieć. Komputer przeskanuje naszą sieć domową w poszukiwaniu połączonych komputerów z włączonym odnajdowaniem sieci. Po chwili wśród urządzeń zobaczymy aktualnie używany komputer, bo przed chwilą włączyliśmy mu odnajdowanie sieci, oraz komputer pierwszy, na którym przed chwilą udostępniliśmy folder. Po wejściu do komputera pierwszego zobaczymy właśnie nasz udostępniony folder. Możemy do niego wejść, skopiować z niego pliki, edytować je, czy tworzyć i wklejać nowe. Na koniec, jak sprawdzić, które foldery mam udostępnione? To bardzo łatwy, jest na to kilka sposobów. Szybko omówimy jeden z nich. Wystarczy włączyć eksploratora plików, po lewej stronie przejść do sieci i wejść w swój komputer. Zobaczycie tu wszystkie udostępnione foldery na tym konkretnym komputerze. Jeśli chcecie wyłączyć udostępnianie danego folderu, to kliknijcie na niego prawym przyciskiem od myszki, wybierzcie udziel dostępu do, a następnie udostępnianie zaawansowane. W okienku, które się pojawiło, ponownie kliknijcie na przycisk udostępnianie zaawansowane. W tym małym okienku po prostu odhaczcie checkboxa udostępnij ten folder. Może Wam się pojawić komunikat, że Wy albo ktoś inny w Waszej sieci aktualnie przeglądacie ten folder i wyłączenie udostępniania spowoduje rozłączenie tej osoby. Tu klikamy oczywiście tak, a następnie zamknij. Po ponownym wejściu przez sieć do naszego komputera widzimy, że do tego folderu nie ma już dostępu z naszej domowej sieci. Zbliżamy się ku końcowi. Jeśli przydało Wam się to, co tutaj zobaczyliście, to pamiętajcie, żeby zostawić temu filmowi łapkę w górę. Jeżeli interesuje Was więcej materiałów o tym, jak lepiej radzić sobie w komputerowym środowisku, to zajrzyjcie na mój kanał i zostawcie suba. Ja nazywam się Paweł, a to było moje Smart4Idea. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!